Nazywam się Karolina Sulej, a to jest projekt Korzenie Pamięci, projekt Muzeum Powstania Warszawskiego, który przedstawia bohaterów i bohaterki powstania jako ludzi. Ludzi widzianych oczyma ich najbliższych. I to z nimi rozmawiamy. O pamięci tej osobistej, ale też tej wspólnej, publicznej. O tym, jak jedna na drugą się przekłada. I w tym odcinku rozmawiam z potomkiem Edwarda Piecyka, pseudonim Dziki, panem Arturem Szopą. Arturem Szopą, bo jesteśmy na ty, przepraszam tak cię. Dziękuję. Pracujesz w branży IT, jesteś pasjonatem awiacji, może do tego wrócimy, ale właśnie najważniejsze jest to, że jesteś wnukiem, tak. Potomkiem. I przyszedłeś tutaj opowiedzieć historię o sobie, ale przede wszystkim o swoim dziadku właśnie. Dokładnie. I może go najpierw pokażemy, bo widzę, że masz jego portret ze sobą. Tak, to jest pamiątka, którą moja mama przechowuje. Takie zdjęcie. Bardzo przystojne, jak amant filmowy. Oczywiście. Po części te przystojności każdy z wnuków odziedziczył, mam nadzieję, i charyzmę. I pewną dzikość właśnie, która wiąże się z pseudonimem dziadka. Że dziki to taki dziki, bo co? No właśnie tu jest taka kwestia, że przez poszukiwania jakieś wieloletnie, albo ten moment, kiedy zacząłem poszukiwać, dlaczego ten pseudonim był, nie udało mi się znaleźć takiego punktu startu, z czego to wynikało. Ale wydaje mi się, że tak jak wspominam sobie dziadka przez jego taki pryzmat życia versus pryzmat wnuczka, to ta dzikość gdzieś w sercu była. Natomiast, dzikość serca. Tak, dzikość chyba serca i taki zapał, który mu się włączał czasami jak taki dopalacz właśnie, że coś musiało być zrobione, trzeba szybko albo gdzieś tam po prostu poprzyokładać, poporządkować i tak dalej. Natomiast to, co pamiętam jako dzieciak, a potem przez pryzmat szkoły podstawowej i oczywiście wzrastania do roli mężczyzny, to był taki spokój. Dziadek, mimo tego pseudonimu, który gdzieś tam się wyrwał w trakcie właśnie poszukiwania wiedzy na temat powstańców, to był bardzo takim spokojnym człowiekiem. I to zderzenie tego charakteru pomiędzy tą dzikością właśnie, która gdzieś tam się tliła w pseudonimie, a spokojem, to można było zobaczyć na różnego rodzaju takich rodzinnych eventach. Aha. Gdzie dziadek się gdzieś tam oddalał od tego zgiełku takiego rodzinnego, czyli święta wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, gdzie wszyscy w zasadzie się tak skupiają na takiej jakiejś radości życia. Jak się pojawiał wujek Marian, czyli drugi też powstaniec, który walczył na Żoliborzu, to wujek z dziadkiem się chowali gdzieś tam na kanapie i podejrzewam, że rozmawiali na temat właśnie swoich dróg takich powstańczych, bo to zawsze gdzieś tam ciocie i babcie mówiły, że jak prowadzą dyskusje i się zamykają, to na pewno wspominają swoich przyjaciół z czasu walk w Warszawie. I to tutaj jest taki moment, kiedy w zasadzie brakuje mi dziadka, bo jak zacząłem się interesować powstaniem warszawskim, to dziadka już nie było. Dziadek zmarł w roku 93. Ile miałeś wtedy lat? Urodziłem się w 73, czyli równe 20. Mhm. Byłem na takiej drodze przewrotnej, czyli już w zasadzie gdzieś tam na uczelni zaczepiony, na studiach. Jakoś tak rozdzielaliśmy ten czas, bo dziadek był pasjonatem działki. Miał swoją działeczkę pod Warszawą, gdzie jeździł i uprawiał różnego rodzaju warzywa i kwiaty ozdobne, między innymi róże, miał taką aleję róż. No i poświęcał tej działce dużo czasu. I trochę mi było przykro, że przez studia czy przez rozpoczęcie pierwszej pracy nie mogłem mu pomagać. No i potem miałem troszeczkę do siebie pretensje, że zmarł w drodze powrotnej z działki do Warszawy. Miał wypadek, bo dostał zawału serca, w związku z tym taki ten smutny wątek jest, że bardzo mi go zabrakło i to był taki traumatyczny wątek, bo jakoś nie byłem w stanie sobie pogodzić tego momentu odejścia z tym, że dziadek poprzedniego dnia był i z nim rozmawiałem. Natomiast to był ten moment, który potem kiełkował tym, żeby się o dziadku bardziej więcej rzeczy dowiedzieć, czyli właśnie tych czasów z powstania, bo tego mi zabrakło. Mhm. Jak czyli wcześniej dziadek się zamykał z wujkiem Marianem i... Tak. Nie był. Znaczy, po pierwsze tak. Znaczy, po pierwsze, jak byłem, bo wspomniałem w ankiecie, bo dziękuję za zaproszenie do tego projektu, wspomniałem w ankiecie, że mój dziadek był piłkarzem.
Grał w drużynie marymąckiej po wojnie, to był rok 46. Niestety nie przyniosłem, bo nie znalazłem książki, taka historia PZPN-u, gdzie są zdjęcia drużyny dziadka i jest tam dziadek. Natomiast to, co ja pamiętam z takiego okresu, kiedy bardzo z dziadkiem razem wyjeżdżaliśmy, jeździliśmy do Powsina, to była piłka nożna. Mm-hmm. Czyli jako taki mały berbeć po prostu dziadek mnie zawsze kiwał i podziwiałem to, że jest w stanie po prostu zabrać takiemu małemu człowiekowi, który gdzieś tam też szybko biega pomiędzy nogami jedną tą piłkę i nigdy mu nie mogłem tej piłki zabrać. No a potem właśnie babcie powiedziałem, ale przecież dziadek był piłkarzem. No i też się tak fajnie właśnie te historie rozpoczęły, że bardziej go pamiętam jako piłkarza, bo w czasach młodości i chyba w czasach w zasadzie, kiedy człowiek wzrastał w tych latach 80. i 90., gdzie już kojarzył historycznie, że było coś takiego jak Powstanie Warszawskie, to Powstanie Warszawskie było traktowane jako chyba takie zdarzenie, o którym nie warto mówić. Nie warto czy nie wolno? Znaczy ja to przekładam, że nie wolno poprzez, wiadomo, że były dwa kanały telewizyjne i tam raczej Powstanie Warszawskie nie było gloryfikowane. Jako berbeć nie rozmawiałem na temat tego powstania. To tak naprawdę przyszło po śmierci dziadka taka pasja i książkowa, i taka, żeby odnaleźć po prostu tą jego drugą jakąś połówkę, o której wiedziałem, że była. Natomiast nie dowiedziałem się, kiedy był ten moment, kiedy chciałem się dowiedzieć. Mm-hmm. Bo już zbieranie informacji o dziadku to już było szukanie źródeł. Czyli... Taka kwerenda, właśnie takie poszukiwanie i archiwalia, taki pewnie spotykanie się z innymi osobami. Tak. Szukanie śladów. Tak. Czyli wzrost jakby mediów internetowych, powstawanie forów dyskusyjnych, na którym pojawiali się również inni powstańcy. Wpisywanie w ramach tych forów jakichś haseł, czy dopytywanie się nawet administratorów forum, które już człowiek gdzieś tam kojarzył książkowo, że mieli znaczenie, jeśli chodzi o powstanie, i poszukiwanie właśnie tej części dziadka, o której chciałbym wiedzieć, bo zaczęła mnie ona pasjonować. Aha. Bo jak mi kiedyś mama powiedziała, ty jesteś jak dziadek, jesteś taki dziki, ja mówię, dlaczego dziki? Przecież dziadek to zawsze był. A dziadek miał pseudonim Dziki, od tego się w zasadzie zaczęło. Aha. Czyli pasja poszukiwawcza zaczęła się od tego pseudonimu i gdzieś nawet ten emblemat dzika cały czas ze mną jest. Jak? Bo niektóre, jeśli chodzi o moją pasję, czyli samoloty, mają malowane te emblematy jako takie pin-upy, czyli godła na boku samolotu. I tak mi to zostało, że jeden z samolotów, którym się pasjonuje, również to też ma taki emblemat po prostu szczęki dzika z kłami. I nie wiem, czy to jest takie, czy z tego też wywodził się pseudonim dziadka, że on po prostu uwielbiał, czy z dlatego, że był taki charyzmatyczny miejscami i potrafił tak się zebrać i po prostu pójść jak taki dzik, który napiera gdzieś tam na przeszkodę, żeby to wszystko zwalczyć. Bo dzik jak nie musi, to jest bardzo spokojny. Dokładnie. Rozumiem, także mama tak też u ciebie zauważyła właśnie ten rys charakteru. Być może, bo z dziadkiem dużo żeśmy rozmów prowadzili na temat tych wszystkich zasad charakteru, jeśli chodzi o takie, które... No dzisiaj zastanawiam się, czy to... Mnie uczono, że pewne rzeczy takie jak przepraszam, dziękuję, tego typu zwroty, to jest podstawa. Czyli ta charyzma, takie abecadło. Potem człowiek dowiaduje się, że w zasadzie to wszystkie wartości etyczne, które się wynosi z domu, potem się jakoś tam rozwija. To są takie rzeczy, które powinny być w człowieku. No i teraz się zastanawiam właśnie, czy tamta normalność tych czasów, kiedy dziadek uczył tej kultury takiej, to teraz się przekłada, że cały czas mamy te same czasy i mogę powiedzieć, że wtedy to była norma, a teraz to już jest takie coś, że trzeba tego uczyć, tego nie wiem. Mhm. Ale dziadek był bardzo takim człowiekiem pełnym kultury osobistej, pełnym takich właśnie rzeczy, które da się zaobserwować, jak człowiek spotyka się z powstańcami. Aha. Jak rozmawialiśmy, Karolino, umawiając się na nasz wywiad, tak, to pamiętasz, że rozmawialiśmy o takich cechach, które łączą powstańców. Tak. Miałem przyjemność i zaszczyt być na imprezach tutaj dotyczących właśnie uhoronowania powstańców w muzeum. I to, co dało się zauważyć wśród powstańców, to jest ta niesamowita kultura osobista. Coś, czego na co dzień w dzisiejszych czasach rzadko mam przyjemność zaobserwować. Mhm.
widząc osoby, które już przeżyły kolejne jakby 50 lat ode mnie wyżej, które po prostu układają, tutaj podstawiają fotel swojej koleżance, z którą gdzieś tam walczyli, czy całują w rączkę, czy mówią proszę, przepraszam, dziękuję. No to są takie rzeczy, które ja wyniosłem z domu, które we mnie jakby zakorzenił dziadek. Czyli tą pełną rycerskość, czytanie na przykład właśnie powieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Czytaliście, tak? Tak, tak. To jest właśnie te rzeczy, które u mnie zauważyła mama, a których mi brakuje, ponieważ to dziadek wkładał we mnie tą całą rycerskość. Z jednej strony dzikość i rycerskość, ale coś w tych rycerzach też musiało być takiego dzikiego, że robili takie inne rzeczy. W związku z tym to jest ten pierwiastek, którego mi bardzo brakuje. A drugi to jest ten, który... Kiedy zacząłem się pasjonować historią Powstania Warszawskiego, to jest to, że chciałbym wiedzieć jak najwięcej o dziadku. Mm-hmm. I tu to już jest zdobywanie dalej, jak wspomnieliśmy, informacji na forach. Tak, no to właśnie jest, mówiłeś. I co dalej? No to są książki, czyli książka profesora Normana Davisa. To są wzrost jakby znaczenia mediów takich społecznościowych, w których można było się wymieniać. Oczywiście rozmowy z potomkami, z mamą, z babcią i tak zacząłem sobie układać właśnie tą wiedzę i dowiedziałem się, że dziadek służył w 220 plutonie drugiej kompanii na Żoliborzu. Potem dowiedziałem się, że te oddziały jako pierwsze stoczyły najcięższe walki tuż przed na 3 godziny przed rozpoczęciem powstania. Najcięższe walki w zasadzie takie, gdzie użyto oddziałów elitarnych hitlerowskich plus potem wprowadzono czołgi, to stoczyli właśnie koledzy mojego dziadka i być może mój dziadek, bo tego dokładnie nie wiem. Nie udało mi się znaleźć informacji, wiem tylko, że w sławnej akcji pod Kotłownią zginął jeden z największych przyjaciół mojego dziadka, którego tam dziadek trzymał na rękach, to takie są opowieści mojej babci. I być może dlatego łączę sobie takie fakty, że jak z wujkiem Marianem rozmawiali, to była taka cisza, że oni byli zamknięci w tych swoich rzeczach, cierpieniach i tym, co się działo podczas powstania. Także takie informacji, gdzie dziadku, na przykład, co robiłeś dziadku podczas swojej służby, w jakich akcjach brałeś udział, to tego się nie dowiedziałem. Tylko łączę fakty, które gdzieś tam moja mama usłyszała. Bo tak jak wcześniej żeśmy sobie powiedzieli, nie rozmawiano w pewnym momencie historycznym o Powstaniu Warszawskim jako... No właśnie nie wiadomo, dlaczego nie rozmawiano. I potem dociąganie tej historii sprawiło, że bardzo mnie postać dziadka zaciekawiła, a też baza na przykład Powstania Warszawskiego, która jest rozbudowywana, jeśli chodzi o biogramy powstańców, pozwoliła mi również klasyfikować te informacje i zbierać. To jest rzeczywiście rzecz świetna, że ta wiedza jest coraz bardziej dostępna. Tak sobie tylko myślę, że to, jakby do czego nie można się dostać, to jest to uczucie, jak było, prawda? Można się wiedzieć, co się wydarzyło, ale trudno dotrzeć do tych emocji, które musiałeś i nadal jakby tak starasz się jakby wyczuć też, prawda? Tak. Tak, to jest. Z emocjami jest bardzo trudno, bo śmierć dziadka w zasadzie była dla mnie tak osobiście takim zebraniem części siebie. Czyli jak dziadka zabrakło, to był taki moment, kiedy to bardzo na mnie emocjonalnie wpłynęło. Bo wtedy nie było telefonów komórkowych, prawda? W latach 90. albo dopiero tam 96 rok, to jest wejście ery i plusa. Natomiast w roku, kiedy dziadka zabrakło, to człowiek osobiście rozmawiał z tą osobą, ze swoją częścią rodziny poprzedniego dnia, na drugi dzień dowiedział się już z innych źródeł, że dziadek miał wypadek i niestety cała rodzina się zbiera, żeby tam pomóc sprowadzić dziadka, prawda, i babcię, bo oboje mieli wypadek samochodowy poprzez ten zawał. No i to był taki moment, kiedy właśnie zastanawiałem się, dlaczego na przykład karetka pogotowa nie przyjechała o czasie. No, w dzisiejszych czasach to każdy by to analizował i na pewno z tego by powstał jakiś taki duży elaborat, co się zdarzyło, dlaczego nie można było uratować człowieka i bardzo mi dziadka zabrakło. To są takie emocje, gdzie właśnie trzymam sobie, bo często jak myślę o dziadku albo idę ze swoimi córkami na upamiętnienie powstania, to łezki takie się gdzieś tam wraca. Osoba. Tak, bardzo tak. I jak się czyta właśnie, jak się czasami patrzę sobie, wrzucam sobie biogram dziadka ze strony powstania
Patrzę na jego ten pseudonim i wtedy też tak właśnie myślę przez pryzmat swojego życia, jak to się wszystko poukładało. Że dziadek tak mówił, słuchaj, studia są ważne. Aha. Ale nie przekazywał tego jak rodzic, w sensie no, takim, że jak... Tak właśnie nie wbiła tego, tylko tak spokojnie, słuchaj, no studia dadzą ci coś więcej, dadzą ci taki pierwiastek, który warto sobie zapewnić. Mhm. I co jeszcze mówi? O rycerskości mówiliśmy, czyli pełna taka charyzma, uwielbienie drugiego człowieka i to chyba jest ta część, która we mnie bardzo została, aha, bo dziadek był niesamowicie, tutaj jeszcze rozmawialiśmy przed wywiadem na temat, że to są, że ten pierwiastek ludzki w powstańcach jest niesamowity, bo oni, przeszli Gehennę w zasadzie. Możemy sobie tylko spróbować wyobrazić na podstawie doniesień historycznych, co w tej Warszawie się działo. To tylko jeszcze wspomnę, bo to byli powstańcy i była ludność cywilna. Miałem poprzez tutaj ten okres, kiedy poszukiwałem jakieś wieści o dziadku, również styczność z kolegami, którzy no, mieli potomków w ludności cywilnej. Byli bardzo przeciwko powstańcom na przykład. Tu też różnego rodzaju miałem takie dysonans poznawczy, że jak to, że ja tu chwalę dziadka i próbuję jakoś o powstaniu rozmawiać, że wtedy nie było innego wyjścia, że człowiek by młody wierzył w jakieś ideały. To szedł do walki, bo po prostu chciał okupanta z kraju wyrzucić. Natomiast moi koledzy na przykład próbowali mi powiedzieć, że ta Gehenna też była potem po stronie ludności cywilnej straszna i ludność cywilna w wielu przypadkach w zasadzie no, miała pretensje do powstańców. Teraz mamy takie czasy, że próbujemy właśnie tak wszystko fajnie, honorowo podnieść, że no przeprosić. Tak, to jest ten aspekt ludzki. Dlatego staramy się właśnie tę pamięć osobistą, z której właśnie te duże pamięci są zbudowane, wyłuskać. Tak. Tutaj jeśli chodzi o pamiątki jeszcze, Karolino, dziękuję, że wspomniałaś, to mamy na przykład dokumentu, który zezwalał na poruszanie się po Warszawie, wydanego przez... Tak, to są zabytki. Archiwalia. Mamy jeszcze książeczkę Legitymację kombatanta. Bardzo ważny dziadka, dokument. Tak, można sobie zobaczyć, o, jak się dziadek zmienił. Bardziej w Marlona Brando z tak, ojca chrzestnego, można tego. No i coś, co dla mnie ma bardzo dużą wartość, bo to są oryginalne opaski plutonu dziadka, w którym służył. A zwykle masz je w szufladzie? Czy w jakimś... Zwykle mam je zamknięte po prostu w teczce i schowane tak, żeby w miarę jakoś upływ czasu, czy też no powietrze, które się gdzieś tam z kurzem miesza, no, to zabezpieczyć. Myślałem, żeby właśnie podzielić się tymi pamiątkami z muzeum, ale to jeszcze myślę, że jakieś rozmowy sobie poza wywiadem oczywiście, przeprowadzimy. Bo to mam do tych pamiątek, ponieważ jest ich mało, to mam taki sentyment, że lubię sobie na nie patrzeć, jak przychodzi ten moment, na przykład 1 sierpnia. Czyli tak świętujesz? Tak świętuję, bo staram się sobie zamknąć oczy i wyobrazić historyczne rysy właśnie od tej akcji pod Kotłownią, potem walki na przykład z czołgami, bo Żoliborz, w zasadzie te kompanie, w których dziadek walczył, to no, miały styczność z takim sprzętem ciężkim niemieckim i tu jest pytanie, zresztą powstała książka ciekawa zgrupowania dziadka, czyli żyrafy przeciwko panterom. Polecam, żeby poczytać na temat właśnie razże walk z ciężkim niemieckim sprzętem i ciekawostek takich powstańczych. No i tutaj, to już są tylko rysy historyczne. Brakuje mi właśnie tego, że mi to dziadek powiedział tak, nie wiem, przytulił, posadził na kolanie i powiedział, słuchaj, no to były straszne czasy, tak? Że to było to cierpienie, to były te emocje. No nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, co tam się działo, tak? Nie jesteśmy. To tylko tak, nie jesteśmy. Jak powiedziałeś, dokładnie jesteśmy w stanie próbować, nie wiem, zamknąć oczy i na podstawie właśnie tych suchych faktów, no bo często jakby te podręcznikowe, tak, czy nawet pogłębione rysy historyczne, no nie dają nam tego dostępu do tego człowieka, którego tak wszyscy desperacko szukamy. Myślę, że nie tylko potomkowie i potomkini, ale w ogóle każdy człowiek ma w sobie chęć zrozumienia historii jako takiej jednak bardziej ludzkiej maszyny, prawda, a nie zupełnie odseparowanej. Dokładnie.
ten ludzki pierwiastek zawsze staram sobie, znaczy dziadek hołdował ludzkiemu pierwiastkowi. To była osoba, która w zasadzie pokazywała, czy wtedy jeszcze człowiek sobie nie wyobrażał, że będzie, jak ważne będzie mówienie o tym, że różnorodności, czyli to, jak człowiek inny wygląda, co robi, będą ważne w życiu, bo człowiek traktował to jako normalność. Myślę, że chyba to jest też ważna cecha powstańców, że przez cierpienia oni znają wartość drugiego człowieka. Jakie to jest ważne w dzisiejszym życiu, a my żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy inny człowiek jest, nie wiem, gorszy, należy wspominać o nim, że ten człowiek o kolorze skóry, to z nim się raczej nie kolegować. W związku z tym ciężko, mam cały czas taki dysonans poznawczy, jak to wszystko sobie poukładać. Bo lubię ludzi i tak zawsze dziadek mówił. Żeby lubić, tak? Tak, tak. Znaczy on... rozmawialiśmy o wartościach właśnie tych ABC, tak? Bo to są zawsze trudne rozmowy, prawda? Wszyscy chcemy, żeby te wartości były przekazywane, pielęgnowane, a jak się zaczyna o nich mówić, to nagle człowiek się łapie, oj, wypadam patetycznie. No właśnie, no to jest niesamowite, że rozmawiamy o podstawach ludzkiej egzystencji i tego, co powinniśmy wyciągnąć z domu, tak? To jest, zawsze się mówi, że wychowanie to podstawy, takie to ABC, to człowiek wychodzi z domu i powinien wiedzieć, tak, ustępować miejsca starszym, mówić przepraszam, nie bać się mówić tego, mówić dziękuję, być, nie wiem, zwracać uwagę, co się dzieje dookoła niego, tak, jak idzie chodnikiem, to może sprzątnąć śmieci. Ja nigdy o tym wszystkim nie myślałem, bo to było dla mnie naturalne. W tej chwili jest tak, że w zasadzie nie wiem, co się dzieje. A coś jeszcze działo, kiedy dorastałeś? Byłeś tym chłopcem, który miał szansę jeszcze dziadka znać. Tak. Piłkarzem był dziadek, to tak, wiemy. Zaczęliśmy od tego, że był piłkarzem i w zasadzie go tak zapamiętałem, jeśli chodzi o swoje rzeczy z lat młodzieńczych. Był też inżynierem budowniczym. To tak widzisz, teraz rozmawiamy i te aspekty się zaczynają przypominać, ponieważ brał udział w projekcie budowy i chyba nadzorował budowę Centrum Onkologicznego w Warszawie, które mieści się na ulicy Rentgena. Pamiętam, jak właśnie wymienialiśmy się samochodem tuż po otrzymaniu prawa jazdy, jak dziadek prosił mnie, żebym tam coś podwiózł mu na budowę i właśnie przejeżdżałem Fiatem 125 gdzieś tam przez nasypy obok obecnego Centrum Onkologii, a siedziba, gdzie dziadek wtedy pracował jako inżynier, to mieściła się na miejscu teraz Szpitala Południowego. I to są takie rzeczy właśnie, które pamiętam. To jest jego niesamowita energia, niesamowity uśmiech, ta radość życia. To jest właśnie to, co ja obserwuję, spotykając się z innymi powstańcami na imprezach, znaczy na imprezach, na tych tutaj uroczystościach, które są pokazywane, że to jest, nie wiem, czy oni są wyciosani po prostu z jednego takiego kawałka drewna, że ich jakby tak ustawić, to jest taka po prostu kula dobroci, kultury, energii, uśmiechu, bo jak patrzę na osoby, które mają, dobijają prawie do setki, przeszły przez gehennę wojny, cierpienia, tylko one wiedzą, jakie były i są w stanie tak mówić o drugim człowieku nadal, robić to z taką energią pozytywną, z tym uśmiechem na twarzy, to jest cecha godna właśnie tych aspektów ludzkich. To jest wszystko prawda. To było też w dziadku Edku. A mówiłeś jeszcze też w ankiecie i wydaje mi się, że też jest to, jak już mówimy o tej kuli dobroci, to moim zdaniem dobroci nie ma bez poczucia humoru. Jestem ciekawa, jakie rysy miał dziadek, jeśli chodzi, nie wiem, właśnie takie zachowania, powiedzonka, jakieś swoje przyzwyczajenia. Był bardzo rubaszny, taki właśnie... czasami go tak mieszam z tą jego... Kojarzy mi się jego taki humor trochę z Asterixem i Obelixem, że dziadek miał taki fajny brzuszek w związku z tym i te zgrabne nóżki piłkarza, także niesamowicie się ruszał mimo tej swojej tutaj kulki. To też mi trochę w mojej postaci właśnie teraz zostało, ale jak sobie porównam do takiego zlepka tych bohaterów komiksowych, czyli Asterixa, tak, który był taki poukładany i wszystko wiedział, to jest jedna część dziadka, i Obelix, który właśnie mówi, że no ale ja zjadłem dopiero 3 dziki, to ja chcę jeszcze i to ten znowu jest ten dzik. W związku z tym to są te postacie, które miały ten humor taki ciekawy pomiędzy i rysy w ramach
kontaktu z wojskiem rzymskim plus jakimiś zadaniami, które robiły i to też utożsamia mi takiego dziadka. Czyli mamy tak rycerzy króla Artura, mamy Asterixa i Obelixa, tak mamy niesamowitą tą energię właśnie, ten taki zapał. Mówi zawsze Artur, chodź tutaj robimy, kopiemy albo wykopiemy drzewka, tak jak na działce by to się wszystko działo. I te róże, sadzenie i te róże, tak, ale ja róż, to był taki 25-metrowy w zasadzie zrobiony żywopłot z róż i to był konik chyba dziadka, bo zawsze przy tych różach gdzieś tam pielęgnował, przycinał i robił różne rzeczy. To wymaga także z kolei wielkiej cierpliwości i delikatności. Prawda? Tak. To jest to niesamowite, że z jednej strony mamy tą postać, która gdzieś tam była taka, ach, gdzieś ten dzik przebiegał jak musiał, a z drugiej strony po prostu jak te swoje banzai, powiedzmy no drzewka i róże, gdzieś tam wszystko przycinał i był dumny z tego, że jak przyjeżdżaliśmy na spotkanie na działce, to mówi, zobaczcie, jak ładnie podlałem wszystko tutaj. Także no miał w sobie niesamowite cechy, które mam nadzieję, że gdzieś tam się pozostały w tych cząstkach naszych. A takie sam na sam z dziadkiem, poza tym, że biegałeś mu między nogami, jak był piłkarzem, graliście w piłkę, to pamiętasz jeszcze jakieś takie ważne dla ciebie, jakieś właśnie rozmowy, momenty? Przypominają mi się momenty takie związane z tym, że dziadek z babcią lubi mnie bardzo karmić. No, miłość to jest taki, jedzenie w Polsce, to jest taki oczywiście element, tak, że jak już mówiłem, że już jestem najedzony, to gdzieś tam mówi, ale nie, Arturku, jeszcze musisz zjeść, bo przecież za chwilę będziemy biegać i pamiętam, jak z uśmiechem wędrowaliśmy, na przykład dziadek mieszkał na Służewie nad Dolinką, jeśli chodzi o końcowy taki etap mieliśmy na 12 piętrze, była suszarnia i pamiętam, jak właśnie z uśmiechem dziadek mówi, no co ty, no idziemy z tymi miskami na górę. Ja mówię, ale dziadku, ja przy tego idziemy schodami, będzie dla zdrowia. I pamiętam, jak się strasznie przestraszył, to właśnie teraz wychodzą takie różne wątki. Byliśmy na wycieczce w Wieliczce. Tak. I chyba tak sobie przypominam, że straszną rzecz zrobiłem dziadkowi, bo ja się czegoś przestraszyłem, będąc tam na dole. I ja z tego punktu turystycznego, który był na dole, po prostu schodami przez tą szkołę dziadka. O, szkoła dziadka, chodzenie po schodach. To wbiegłem tak szybko, że dziadek po kilkunastu minutach dopiero tam dodarł, mówi, nigdy więcej mi tego nie rób, przecież mogłeś się zgubić. Także to są takie pamiątki, które gdzieś tam pozostają ciekawe. No i rozmowy na temat właśnie tej rycerskości. To jest ta rzecz, że zawsze jak gdzieś udawało mi się z dziadkiem siedzieć, czy przy uroczystościach jakichś domowych, gdzie tak usiedliśmy opiadę bardziej, to było, no i jak tam Artur, jak tam z tym królem Arturem? Udało się z jakieś nowe książki przeczytać? Ja mówię, no nie, dziadku, no widzisz, bo ci rycerze. I zaczął mi znowu opowiadać i to jest tak wbite w mój jakiś taki... Artur, bo król Artur? Tak, Artur, bo król Artur. I to gdzieś tam się utożsamiam, że staram się też gdzieś tą rycerskość, mimo wszelkiego rodzaju zawirowań ludzko-życiowych, jednak hołdować. Ale poczekaj, bo to właśnie o rycerskości mówił ci dziadek, ale co to jest dokładnie ta rycerskość? Jak on ci to mówi, pamiętasz? Jak on mówi, rycerze to co? Po pierwsze tak, pomagamy niewiastom, czyli rycerze pomagali niewiastom. Zawsze mówili prawdę. Byli tacy obrotni, że tutaj trzeba, jak było coś trzeba zrobić, to nie patrzyli, nie czekali na przykład na polecenie, tylko wykonywali to samodzielnie. Aha. To były takie cechy, które dziadek mi pokazał, że należy to robić. Rozumiem. Czyli ogarnieć zarówno swoje kółeczko dookoła, ale może też trzeba pomóc samodzielnie komuś obok. Mhm. Czyli to otwieranie drzwi, to noszenie zakupów, jakieś takie gesty, które to się nazywa taki instynkt społeczny. Aha. W socjologii, bo jak już człowiek zdobywa, powiedzmy, i się dowiaduje, jak to, co w nim funkcjonuje, to mniej więcej tak. Czyli rozbudowany instynkt społeczny miał mój dziadek. Tak. Jakbyśmy porównali do definicji. Tak. I to we mnie zostało, że nie czekam albo zauważam coś, co gdzieś tam inni omijają i na przykład robię. Mhm. I to przeszło z dziadka na mnie i to mniej więcej jest taka cecha właśnie, którą myślę, że rycerze obecnego, dzisiejszego jakiegoś takiego rzeczywistego świata by mieli. Tak. Bo takich kojarzy, mimo to, że jak człowiek zacznie czytać o rycerzach, no to się dowiaduje zupełnie innych rzeczy. I już, że ci rycerze to nie byli tacy fajni, jak ich książki opisują, ale jednak legendy, dzięki legendom w zasadzie człowiek sobie zostawia ten obraz dobry. Czyli rycerz to jest ktoś, kto po prostu stanie w obronie słabszego, pomoże słabszemu,
nie trzeba go prosić o pomoc i będzie się starał w zasadzie żyć właśnie dobrem, bo dobro do niego wraca. I tak myślę, że należałoby w dzisiejszych czasach sobie to wszystko poukładać. Powiem ci, że to jest takie ciekawe, że dziadek nie mówił o powstaniu, nie opowiadał ci o powstaniu, a opowiadał ci o rycerzach. Słuchaj, prawda? Jakieś to może jest bardzo znaczące. Fajny wątek, żeś teraz rzuciło, bo się zastanawiam właśnie, czy to też nie ma związku, że dziadek może przekładał mimo wszystko cierpienia z walk poprzez to, żeby zapamiętać to, że jednak byli tymi bohaterami. Że byli na owe czasy właśnie rycerzami, którzy stanęli w obronie przed, nie wiem, dużym czarnym smokiem, jakim była okupacja Warszawy. Więc może, słuchaj, w jakiś sposób opowiadał ci o powstaniu, tylko językiem przeznaczonym dla chłopca. No, tak, może tak być. Nie wiem, jakby nie znałam twojego dziadka, właśnie się o nim dowiaduję, ale często się chroni dzieci przed takimi, wiesz, trudnymi faktami historycznymi, które sam potem zacząłeś jako dorosły człowiek odkrywać, prawda? Jak teraz, jak sobie to zaczynam przybliżać, mogło tak być, chociaż tak jak mówię, większość opowiadań dziadka to były właśnie świat rycerzy. Natomiast opowiadania, jak próbowałem sobie zebrać właśnie pierwsze pytanie, dlaczego dziadek miał pseudonim Dziki, to mama tam próbowała właśnie wytłumaczyć, bo zawsze biegał, bo był taki, że coś załatwiał i być może właśnie narwany. Z jakąś taką, bo też miał w sobie taką choleryczność, czyli taki zapał w osiąganiu celu, chyba nigdy się nie poddawał, bo taką cechę też czuję w sobie. Większość chyba dobrych rzeczy w sobie to widzę tak, że to z dziadka wyszło i to jest mój brak. Czyli to jest, czyli tak jakbym miał tego dziadka w sobie, ale fizycznie nie jestem w stanie na ten temat porozmawiać. I poprzez pryzmat kolejnych produkcji, na przykład filmowych, które pokazują z doniesień historycznych, może też ubarwiają ten ciemny świat powstania warszawskiego, prawda? Kiedy oni chodzili po kanałach, kiedy strzelali, kiedy ginęli chłopcy w moim wieku, kiedy w zasadzie grałem z dziadkiem w piłkę, tak? Czyli mały powstaniec, który przenosił listy, dostawał kulkę. No to chciałbym zapamiętać właśnie tą rycerskość, że oni byli bohaterami, czyli tych rycerzy na ten świat, którzy walczyli z tymi smokami. I może tak bym sobie to zostawił na dzisiejszy czas. Natomiast próbuję cały czas szukać, bo gdzieś jeszcze pozostaje to moje cierpienie i wytłumaczenie sobie, że mój dziadek na przykład gdzieś nie uciekł. Pozostał, załóżmy, do końca w powstaniu, bo też wiadomo, że różne były zdarzenia w powstaniu warszawskim. Chciałbym się przekonać, że to jest tak, że jak na początku szukałem i pytałem powstańców warszawskich, nie pamiętam niestety pseudonimu, ale to był administrator wtedy takiego forum, które powstawało o powstaniu warszawskim, który powiedział, że nie kojarzy na przykład dziadka. To był taki element, kiedy mówię, kurczę, blade, no może te moje losy dziadka są jakieś takie gdzieś poza powstaniem, czegoś nie wiem, ale nie poddałem się nigdy, bo jak potem powstały kolejne jakieś media społecznościowe i książki zaczęły być wydawane po powstaniu warszawskim, to coraz więcej danych sobie zbierałem właśnie takie zlepki, bo z jednej strony to było tak, że jak głuchy telefon, czyli gdzieś tam coś mama powiedziała, mówi, nie, słuchaj, bo tutaj była jakaś wsypa i dziadek musiał uciekać do Kempinosu. Ja mówię, no dobrze, ale to brał udział w powstaniu jakiejś tego? Mówi, no nie wiem, nie pamiętam, to może pytaj babcię. No ale znowuż babcia nadal żyjąca, pani Kazimiera Piecyk. Pozdrawiamy babcię. No niestety z babcią już nie jestem w stanie tak jakby porozmawiać na temat rysów historycznych. Ale i to są naprawdę moje braki, bo czuję gdzieś tam chęć poznania właśnie całości szlaku bojowego. A czujesz, że jeszcze właśnie nie jesteś w stanie tego zrobić, tak? Mimo lat badań. Tak, dlatego że powstańców jest coraz mniej, w związku z tym ciężko się dociera do osób, które coś jeszcze wiedzą, bo wujek Marian zmarł. A nie udało się z nim porozmawiać wcześniej? Nie, też? Nie udało mi się. To jest właśnie to jest moja gdzieś taka cierpienie moje, gdzie nie udało mi się w momencie, kiedy naprawdę zacząłem się tym interesować, porozmawiać z żyjącym dziadkiem, czy też z żyjącym wujkiem. Czyli to wszystko, wszystkie dane to sobie gdzieś tam układam w ramach takiej ścieżki jakby
takich drobnych kawałeczków. Tak, tak. I rysów, bo jak czytam, że na przykład powstańcy dostali rozkaz wyjścia z Żoliborza i relokacji do Kępinosu, to łączę z tym, co mama powiedziała. Mm-hmm. Czyli to był na przykład rozkaz Montera. Tak, rozkaz Montera i dlatego oni wyszli. Być może to nie była wsypa, że dziadek, nie wiem, gdzieś tam chował broń, bo to było podobno coś takiego, że ktoś tam, prawda, zdradził i trzeba było się ewakuować z jednego punktu, bo oni tam przynosili broń. I łączę ten fakt z tym, że jeżeli stracił przyjaciela i trzymał tego przyjaciela na rękach, to musiał być w samym środku jakby najcięższych walk, które pierwsze przed godziną 17 się rozpoczęły. Tak. Ale nie mam kolejnego źródła, czyli pozostawiam to sobie, bo to jest ta dobroć, czyli to jest ten honor, który pozostawiam dziadkowi, że wiem, że walczyłeś. Tak. Czytam sobie o twoich kolegach i przyjaciołach, którzy zginęli i taka pamięć mi zostaje. Mm-hmm. No może, wiesz, może to nie jest istotne, żeby uzupełnić wszystkie te luki. Ja wiem, że tobie brakuje po prostu dziadka, tak. Prawda? Jakby tego się nie da jakoś uzupełnić w pewnym sensie. Natomiast jakby dostałeś się od niego tę wiadomość właśnie, że ta walka dobra, tak jak ku czemuś, co się wierzy, chyba jest istotna z tego, co mówisz, to tak to czytam, że masz w sobie dużo takiej emocji, że w tobie ugruntowanej dziadek chyba. No to jest ten brak, bo zawsze jak nawet teraz poruszę, to tak no trochę to się, wiesz, może nie trzymam, nie blokuję tego, ale jadąc tutaj na wywiad też jak sobie tak na moment zamknąłem oczy i starałem się skupiać, o czym będziemy rozmawiać, to też gdzieś tam się poczułem, że dziadek mi się pojawił i ta emocja jakieś takie właśnie typu łezka się gdzieś tam zakręciła, bo z jednej strony też chciałbym powiedzieć wszystko o dziadku, co wiem. Chciałbym przedstawić postać dziadka, brak dziadka, bo to jest ta emocja, która we mnie siedzi. A co byś jeszcze chciał powiedzieć o dziadku? Tu jest tak, że chciałbym powiedzieć, jakby był, że dziadku, spełniłem wszystkie twoje takie maksymy. Czyli jak mówił o studiach, to je skończyłem. Może nie trwało to zbyt krótko, ale nie poddałem się, bo to jest ta cecha, którą uważam, że odziedziczyłem. Czyli nie poddawanie się. W zasadzie gdzieś, gdzie mam nawet taki moment, kiedy muszę stanąć i wybrać inną drogę, to sobie układam gdzieś w pudełeczku, tak mówię, dziadku, przekładam sobie na przykład jakąś tam element dalej, ale do niego wrócę. I przychodzi taki moment, kiedy nawet czujemy to, że albo mamy taką déjà vu, że znowu znaleźliśmy się w tym samym punkcie, ale już sytuacja dookoła i ten krajobraz się zmienił i możemy wszystkie na przykład przeciwności, które były załóżmy rok temu, pokonać, odpowiedzieć zaraz. No przecież ja dam radę. Mm-hmm. I to zostaje. I tak sobie rozmawiamy właśnie często gdzieś, jak się pojawiam, czy staram się myśleć o uroczystościach związanych z Powstaniem Warszawskim, albo odwiedzam jego grup, to jest taka cecha, że jakby zamykam albo mówię, słuchaj stary, no doszedłem do tego punktu, który chciałeś. Mhm. Czyli rozmawiasz sobie z dziadkiem, tak, po prostu. Gdzieś tam cały czas zamykam, właśnie patrzę na zdjęcie, bo jest u mamy, ja z tym przy okazji odwiedzam mamę. Patrzę na dziadka, albo otwieram książkę związaną z piłkarzami i duma mnie rozpiera, że mój dziadek był częścią historii w zasadzie i Warszawy, i II wojny światowej, bo dziś nie wspomniałem jeszcze, że dziadek po powstaniu walczył, również przeszedł szlak bojowy z drugim korpusem, czyli tutaj to są... Takie pozostałości zostały. Tak, to są dla mnie szczególne rzeczy, malutkie, mam nadzieję, że uda się naszym operatorom to uchwycić, bo to są części, które pozostały po mundurze dziadka i symbolizują przynależność do jednostek, które walczyły pod Monte Cassino. I to też jest wątek, który chciałbym poznać, bo to tylko wiem z racji tego, że dostałem taką informację od mamy i od babci, że dziadek walczył pod Monte Cassino. Także no trochę jak James Bond.
Czyli wiemy, że brał udział, ale ciężko rozpoznać. I to jest ta taka tajemnica, która cały czas mnie trzyma. I mówię, dziadku, jeszcze wszystkiego o tobie nie wiem, ale jesteś taki fajny, że spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej. To jest wspaniała motywacja do poznawania tak. dziadka, ale też taki klucz do poznawania historii. Do... I rodziny w zasadzie. No najpierw to wiadomo, że jako berbecz to wszystkich traktuje w tej rodzinie, że jest. Wujek jest, bo ciocia jest, fajnie, ja się bawię tutaj klockami, oni tak. rozmawiają na swoje tematy. A potem tak. jak już człowiek ma taką potrzebę, mówi ciociu, wujku, potrzebuje, się okazuje, no niestety, nie ma jak tego zebrać, bo już wszystkie pamiątki raz, że gdzieś się rozeszły. W związku z tym tak bardzo chciałem, żeby moja mama odnalazła właśnie u dziadków teczkę dziadka i się udało, żeby to mieć. I rozmawiam też ze swoimi dziećmi na temat powstania. Staram się, żeby ta pamięć gdzieś została. I też przez to, co ja zdobędę, to uzupełniam biogram dziadka w ramach strony powstania. To jest takie oświetlanie dziadka z różnych stron. Tutaj coś babcia zapamiętała. Rozumiem, że coś tam jej się udało, co jest akurat też ciekawe, że tak bliska osoba nie wiedziała tylu rzeczy, prawda, o swoim najbliższym. No właśnie, bo to jest ciekawostka. Tym bardziej ten gdzieś James Bond, czy rycerz, który wyrusza na jakąś krucjatę. Niewiasta nie wie, jak mówi niewiasta nazwa. Niewiasta nie wie, po co ma wiedzieć. Bo może dziadek widział takie okropności, że woli je sobie zostawić, tak jak my czytając książki jakieś. Sobie utożsamiamy coś strasznego z jakimś tam smokiem czy ciemnym lasem. W związku z tym fajnie, żeś wcześniej wspomniał o tym, że być może, bo nigdy przez pryzmat opowieści o rycerzach nie byłem w stanie sobie tego połączyć z na przykład z cierpieniem dziadka związanym z powstaniem. A na pewno jakieś było, bo no to, tak jak sobie przypomnę, w jaki sposób w ciszy siedział wujek Marian z dziadkiem, jak wychodzili na przykład na balkon i rozmawiali na temat, powiedzmy, losu powstania, bo to wszystko też przecież babcia mówiła, nie, teraz im nie przeszkadzaj, oni tam mają swoje sprawy, to myślę, że tam wtedy właśnie gdzieś tam wspominali swoich przyjaciół. Także to, no bardzo bym chciał wiedzieć, co wspominali. To jest mój taki w tej chwili konik i pasja, żeby dotrzeć do wszelkich informacji i powiedzieć sobie, kurczę, blade, no niezły byłeś. Możesz byłeś zawsze dzikiem. Też, wiesz, byłeś dzikiem. Też jesteś. Także tak to, no tak, nawet koledzy mi tak nazywają. To coś jest w tym, że może to po prostu ten pseudonim wyszedł od kolegów. Rycerze okrągłego stołu. Tak jest. My też siedzimy przy okrągłym stole, dzisiaj zauważ. Dokładnie. bardzo, to zbliża ludzi bardzo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Super, ja również dziękuję, że mogliśmy sobie tak porozmawiać, dziadku.